wspomnienie na Antonim Słonimskim Andrzeja Kijowskiego z roku 1980. Poznałem go chyba, i chyba się nie mylę, na przedstawieniu Święta Winkelrieda. To była taka sztuka Jerzego Zawińskiego, Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zagórskiego. Trochę zapomniana dzisiaj, której inscenizacja zrobiona przez Kazimierza Dejmka w 1956 roku była rewelacją sezonu. W październiku 1956 roku Teatr Nowy przyjechał z tą sztuką do Warszawy i w atmosferze skrajnego podniecenia politycznego odbyło się przedstawienie w Teatrze Dramatycznym, czyli w Pałacu Kultury. Antoni Słoniński siedział obok mnie. Atmosfera na sali była niezwykle gorąca. Co kilka słów, co kwestie, co sceny wybuchały oklaski i śmiechy. Każde słowo wtedy się liczyło. Ponieważ rzeczywiście wychodziliśmy wszyscy z bardzo długiego okresu słownej, pojęciowej martwoty. Ale ja miałem uwagę rozproszoną, ponieważ obserwowałem kątem oka siedzącego obok mnie poetę, który był wówczas żywą, chodzącą legendą. Dopiero niedawno przyniosłem się z Krakowa do Warszawy. Byłem tutaj nowicjuszem. Pierwszy raz od bliska zobaczyłem, no i zostałem mu przedstawiony. I zauważyłem ze zdumieniem, że Antoni Słoniński nie uśmiechnął się ani razu. Nie tylko nie roześmiał, ale nawet nie uśmiechnął. Raz się lekko skrzywił, tak jakby aprobował jakiś dowcip. I kiedy dziś go wspominam, uprzytamniam sobie, że właśnie Antoni Słoniński nie śmiał się nigdy. Czasem się lekko uśmiechał. O tak, z uprzejmości lub raczej złośliwości, ale nigdy nie wybuchnął śmiechem. Sam mówił wspaniałe dowcipy, wspaniałe żarty. Sam rozśmieszał ludzi i lubił rozśmieszać. Cudze dowcipy co najwyżej kupował. Po prostu mówił, dobre kupuję. Wziął portmonetkę, starannie odliczał kwotę od 50 groszy do 2 zł i płacił za dowcip. Mówił, to jest dobre. Był bowiem zawodowcem w tych sprawach i traktował to jako swój zawód. Ponieważ dowcip Antoniego Słonińskiego, był ich różne rodzaje. To były właściwie jak gdyby jego małe kroniki. To były jego komentarze dnia. Niektóre wymyślał przed wyjściem z domu. Niektóre rodziły się na gorąco w jakichś sytuacjach towarzyskich czy innych. Rozpowszechniał te swoje komentarze dnia za pomocą swoich własnych środków masowego przekazu, a wywinił telefon oraz stolik w kawiarni. Przez telefon i przez swoich stałych kibiców stolikowych, którzy się gromadzili o oznaczonej godzinie i w oznaczonej kawiarni, które się zmieniały, Antoni Słoniński puszczał swoje dowcipy, swoje aforyzmy, swoje kalambury, swoje krótkie komentarze, swoje anegdotki, swoje złośliwości itd. itd. Telefon i kawiarnia należały do jego rytuałów. Było ich bardzo wiele. Były bardzo ściśle przestrzegane i kto wszedł tylko i tu bardziej ściśle w jego, do jego bardziej mniej ścisłego grona, to ten jego rytuał znał już
nie wiadomo było, kiedy Antoni się goli, więc nie należy do niego dzwonić, kiedy wychodzi do kawiarni, kiedy już jest w kawiarni, kiedy wraca, kiedy je obiad, kiedy ogląda telewizję, kiedy słucha radia, a kiedy przyjmuje telefon. Wszystko to było nadawane, komunikowane, gniewał się, jeżeli nastąpiła jakaś anomalia, jeśli ktoś odstąpił od stałego porządku. Na szczytem tego rytuału były krawatki. Krawatki o godzinie 5, na które zapraszał po kilka osób. Ktoś, który obowiązywał również ścisły porządek podawania bułeczek, sera i na końcu alkohol, który nie mógł pojawić się wcześniej niż o godzinie 18.20, jeżeli ktoś zakręcił się koło butelki wcześniej, to był ostro napominany. Tak samo, jeżeli Antoni się znalazł kogoś o tej porze, zaproszony powiedzmy na herbatę, to też tego pilnował. Ja go kiedyś odpoczęstowałem alkoholem, spojrzał na zegary, potem na mnie z oburzeniem i powiedział, dopiero ta 10.06. Niebywale umiał siebie narzucić innym właśnie swoim sposobem życia, swoim sposobem mówienia, swoim właśnie rytuałem życia, sztuką życia. Można z tego wywnioskować, że był człowiekiem salonu. O tak, był salonu, kawiarni, tak, ale oprócz tego miał jeszcze jakąś swoją drugą stronę, zupełnie nie przeczuwaną. Mianowicie lubił otaczać się ludźmi o bujnych temperamentach, awanturniczych biografiach, no i ludźmi młodymi. Myślę, że Antoni Słoniński, który nie miał dzieci, tęsknił podświadomie do syna. Zawsze kogoś przy sobie chciał mieć, jakby syna. Jakie to był Piotr, jego bratanek. Szalenie bujna postać, bogata, gdzieś wspaniały biolog, mieszkający w Paryżu, profesor Sorbony, poważny kandydat do Nagrody Nobla w biologii, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, no a niegdyś jakowiec, konspirator, no człowiek, którego trzeba było przede wszystkim wyciągnąć z kryminału, kiedy Antoni Słoniński przyjechał tutaj do Polski w 1945 roku, przywitany uroczyście jako wracający do kraju poeta. Pierwsze słowa, jakie skierował do Polsa Wieruta, to były, żeby wypuścił mu bratanka z kryminału. Tak się to dosłownie odbyło zresztą. Co mogę dla pana zrobić? Zapytał Polsa Wierut, witając poeta, wypuścił mi bratanka z kryminału. A później to były różne inne postacie i na koniec człowiek, którego zupełnie zafascynował, to jest Adam Michnik, którego on po prostu pokochał jak syna ze wszystkimi jego talentami, wadami, którego strofował, którego też wyciągał z różnych karapatów, ale którego przede wszystkim fascynował chłonnością intelektualną, aktywnością i odwagą. Odwagą osobistą. Bo Antoni Słoniński, ten właśnie człowiek kawiarni, ten człowiek salonu, ten dżentelmen w każdym calu ubrany w te swoje marynareczki angielskie, w te swoje tweedy i lubiący opowiadać o swoich salonowych przewagach, o swojej pozycji towarzyskiej i tak dalej, i tak dalej. Może troszkę cnot nawet. To w ogóle człowiek rzeczywiście, no co tu, no w pełni tego słowa z tym salonowy. Był człowiekiem niebywale odważnym. I to nie tylko cywilnie odważnym, który umiał rzucić w twarz bardzo potężnemu człowiekowi ostre słowa, ale fizycznie odważny. Fizycznie odważny. W 1968 roku był osobiście zagrożony, otrzymywał telefony z pogróżkami, błagano go, żeby nie chodził sam po ulicy, zwłaszcza po Zmierzchu. W końcu był wypadek przeszkodzicia z najbliższym gronie Stefana Kisielewskiego wtedy. Antoni Słoniński nie zgodził się na najmniejszą zmianę swego trybu życia. Powiedział, będę chodził do kawiarni, będę chodził na obiad do spacifu i będę wracał do domu wtedy, kiedy mi się podoba i z kim mi się
podoba, tak? Raznie tam ktoś przychodził, tam, żeby z nim iść, i to towarzyszka, on się złościł na to, bo lubi właśnie iść ulicą, sam zapatrzony przed siebie, jakby jakiś cień, że sobą ścigał. Bo bardzo ważne. No a przy tym ufał, ufał bezgranicznie społeczeństwu, którego otaczało, z którym żył, Warszawie, się czuł tutejszy, on się czuł tak zakorzeniony przez swego ojca, który był tak popularnym, znanym lekarzem, społecznikiem, przez tradycję swojego domu sięgającego roku 40, roku 1905, przez bogatą tradycję swojej rodziny, tak się chlubił, że jego pradziadek był członkiem Towarzystwa Nauk, którego sam Stasiuk przyjmował do tego towarzystwa. Uważam, że się nic nie może stać po prostu tutaj. Rozmowy z nim nie były łatwe, bo Antoni po prostu nie słuchał, co się do niego mówi. Miał swoją własną wersję zdarzeń dawnych, obecnych, przyszłych, swoje własne koncepcje i zupełnie nie przyjmował argumentów przeciwnych. Trzeba się było albo z nim zgodzić, albo przenieść się do innego kółka. Co do mnie, miałem z nim kontakty dość utrudnione i dość skomplikowane. Tak się złożyło, że zetknąłem się blisko z trzema skandydatami. Z Jarosławem Gaszkiewiczem, z którym pracowałem ponad 20 lat w twórczości, z Kazimierzem Wierzyńskim, z którym się bardzo przyjaźniłem w czasie mojego pobytu w Paryżu, i z Antoniem Słonińskim, zwłaszcza w ostatnich latach jego życia. I mój stosunek do nich był szczególny, to wszystko, czyste trzej byli ludźmi urodzonymi mniej więcej wtedy, kiedy urodził się mój ojciec. Więc miałem właściwie do nich stosunek trochę tak jakby do ojców. Jednocześnie każdy z nich był inną indywidualnością. Wszyscy trzej byli potężni, ale każdy na swój sposób. I bardzo trudno było wobec każdego z nich swoją własną indywidualność zaprezentować. A szczególnie chyba z Antoniem, który właśnie nie słuchał i który tworzył wokół siebie też rodzaju dworu czy sztabu, w zależności od sytuacji, prawda? Kawiarnie to był dwór, czy w domu to był dwór, jak przychodzimy na zjazd w związku literatur, jakieś specjalne okoliczności społeczne, bo przez Antoniem zwoływa wokół siebie sztab, no ale tam w tym sztabie też trzeba było przede wszystkim słuchać, co mówi i nie potakiwać, no jakby to się strasznie złościł. Odbyłem z nim właściwie jedną rozmowę, cztery oczy, bo tak to zwykle spotykałem go wśród innych ludzi. I to było przed samą śmiercią. Przed samą jego śmiercią, a już po śmierci jego żony, pani Janki. Zaprosił mnie do siebie w popołudniu, na popołudnie. Nie na żadną herbatkę, bo już nie miał jej kto podawać, ale po prostu dla wyjaśnienia jakichś nieporozumień, jakichś kłopotów, jakichś niepokojów, które wtedy powstały w 76 roku. Jakiż był inny wtedy? Jaki ten dom był inny? Taki jakiś pociemniały, a on sam taki wydał mi się bardzo wychudzony, chociaż nie był pewnie chudszy niż zwykle. W szlafroku, nie w tych swoich eleganckich marynarkach, żadnych z tych swoich eleganckich marynarkach, taki ciemnym szlafroku, taki sam, właściwie staruszek taki. No i teraz wczoraj mam rozmowę na te wszystkie tematy i po raz pierwszy się ze mną zgadzał, po raz pierwszy słuchał, co było dla mnie okropne. Rzeczywiście mnie pytał. Rzeczywiście chciał coś wiedzieć. Pytał mnie o zdanie i wtedy dopiero poczułem się naprawdę zmieszany. A na końcu pokazał mi swój najnowszy wiersz. Coś w rodzaju takiego przesłania do młodzieży. Czytałem go, nie bardzo uważając na to, co czytam, ponieważ właściwie właśnie znów, jak wtedy byłem, zawsze
obserwowałam go kątem oka i myślałam cały czas właśnie, jaki jest postarzały, jaki jest inny, jaki jest... jaki bezradny. No a potem umarł. Tu mi się zdarzyło coś bardzo dziwnego. Znalazł się na oczki w tej na medycynie sądowej, skąd trumna miała być przewieziona do krypty w kościele Świętego Krzyża. I jakoś tak się złożyło, że w ostatniej chwili sam znalazłem się z jego trumną w samochodzie. I tak, że tak powiem, pojechaliśmy. Ja z tą trumną i trzech ludzi w szoferce. Oni sobie gadali głośno, jechali szybko. Pamiętam, za nami jechał samochód profesora Lorenza. Trumna się kiwała na zakrętach, musiałem ją podtrzymywać. I tak jechaliśmy. Aliami niepodległości, aliami rodzicielskimi, marszałkowską, królewską, rodu saskiego. I wydało mi się tak strasznie dziwne, że tak właśnie przez Warszawę jadę z tą trumną akurat ja. I chcieli powinieneś takie rzeczy mówić. Roześmiałam się. Roześmiałam się jakoś tak serdecznie.